Cześć, witajcie. Kolejny odcinek Pomysłu na Rejs, czyli naszego takiego luźnego formatu, w którym rozmawiamy z naszymi kolegami, koleżankami z biura Pantheinios oddział w Polsce. Dzisiaj ze mną jest sam dyrektor, czyli Michał Korneszczuk, który swój urlop postanowił spędzić na Zalewie Szczecińskim. Cześć, dzień dobry. Był to krótki rodzinny rejs. Mam nadzieję, że zainspirujemy niektórych z Was przynajmniej do odwiedzenia tej części Polski i tej pięknej wody. Na początek, Michał, jaki był cel Waszego wyjazdu? No, pomysł był, wziął się stąd w ogóle, że pływaliśmy w zeszłym roku po Mazurach z rodzinką. No i chciałem zrobić krok dalej, ale żeby ten krok nie był też za duży, więc właśnie wybraliśmy Zalew Szczeciński, bo jest to już, powiedzmy, woda morska, ale wciąż bardzo osłonięta. Nie jest to, powiedzmy, duży wysiłek, tak jak, nie wiem, wyjazd do Chorwacji, powiedzmy. Gdzie, powiedzmy, też są to relatywnie osłonięte wody morskie. Więc tak, spróbowaliśmy pożeglować na Zalewie Szczecińskim. W jakim składzie płynęliście? Płynęliśmy, tak jak mówiłem, w składzie moim rodzinnym, czyli moja żona i dwójka moich dzieci, dwie córki. Towarzyszył wam pies? Nie, akurat się nie odważyliśmy. Mamy takiego małego pieska półrocznego, więc jakby trochę jeszcze nie byliśmy pewni, czy jest gotowy. Nie testowaliśmy go na mniejszych rejsach, więc uznaliśmy, że to było ryzyko, więc pies spędził urlop z dziadkami. Skąd wyruszyliście na wasz rejs? Ruszyliśmy z mariny domowej jachtu, czyli z jachtu Polski Szczecin na jeziorze Małe Dąbie. A jaki był kolejny etap waszej podróży? Więc w tym pierwszym dniu trochę wyruszyliśmy później. Chcieliśmy właśnie dostać się na że tak powiem, jak najbliżej Zalewu Szczecińskiego, więc tym pierwszym etapem było dopłynięcie do Stepnicy. Żeby tak naprawdę już następnego dnia ruszyć na wody Zalewu Szczecińskiego. Stepnica jest super fajnym takim kameralnym portem. Jest parę fajnych rzeczy do zwiedzenia. Można ładną, dobrą rybkę zjeść, ale też odwiedziliśmy wystawę Świnek Skarbonek w miejscowej bibliotece. To był taki, że tak powiem, punkcik w tej wycieczce. Następnego dnia zaplanowaliśmy sobie dopłynięcie do Świnoujścia. To był ciekawy etap, bo generalnie wiał taki północny zachód, więc mieliśmy troszeczkę taką prawie hałasówkę, ale no, był dosyć ostry kurs na wiatr i jeszcze w międzyczasie ten wiatr zaczął się wzmagać. Trafiliśmy taką dużą chmurę kumulusową, spod której podwiało, tak myślę, że było do 20, no w sumie nie wiem, tylko widziałem na instrumentach, było około 25 węzłów, więc też mieliśmy pierwsze rafowanie i taki prawie mamy sztorm. Czy widzieliście po drodze wyspy sztuczne, które tak jak na Zalewie Wiślanym, tak na Zalewie Szczecińskim powstają, rozszerzają terytorium Polski? Tak. Ta film, ja właśnie, co było ciekawe, nie wiedziałem o nich wcześniej. Nie było ich na mapach na jachcie, tych elektronicznych. Nie zostało to zaktualizowane, więc było to trochę dla mnie zaskoczenie, ale szybko, że tak powiem, sprawdzałem w internecie, o co chodzi. I że tak powiem, się uspokoiłem, że tam jest bezpiecznie w miarę i głęboko wokół nich, ale jest to ciekawe miejsce, te dwie wyspy. Więc jakby płynąc dalej do Świnoujścia, oczywiście wyszliśmy w kanał piastowski i tam już na silniczku sobie dopłynęliśmy do Świnoujścia, gdzie zostaliśmy na noc. Następnego dnia zrobiliśmy mały spacer po Świnoujściu i ruszyliśmy w kierunku Kerminde, gdzie zostaliśmy na, no w sumie, dwie noce. Stwierdziliśmy, że zrobimy sobie małą przerwę tam. Także mieliśmy zwiedzanie Kerminde i okolice. Trafiliśmy do zoo lokalnego, wynajęliśmy te miejskie rowery, które tam są. I sobie popedałowaliśmy do zoo. To jest w sumie fajne, małe, kameralne zoo, ale w takim ciekawej konwencji, bo jest kilka, nie wiem, czy to można nazwać klatek, ale generalnie przestrzeni ze zwierzętami, do których można wejść do środka. Więc jest taki bezpośredni kontakt z tymi zwierzętami i to jest takie, bym powiedział, trochę nietypowe, jak na
ogrodu zoologicznego. Garmendel słynie z tego ogrodu zoologicznego. Jest to mała miejscowość, ale bardzo urokliwa z tego, co widziałem na zdjęciach, jeszcze nie miałem przyjemności tam być. Z 15-wieczną starówką, więc to musiał być fajny czas, dwa dni przerwy w tamtym miejscu. No tak, tak, bo zwłaszcza, że mieliśmy tam mocniejszą pogodę wcześniej. A też cały czas, cały ten nasz rejs trochę stał pod znakiem takich właśnie chmur różnych, które nad nami się przemieszczały, raz deszcz, raz silniejszy wiatr pod kumulusów, więc to te żeglowanie było takie intensywne. Więc zrobiliśmy sobie właśnie tą przerwę tam w Ukerminde. I co dalej? Jaki następny punkt na mapie? Dalej ruszyliśmy do Wolina, czyli tak poprzek w ogóle zalewu. A czemu Woli? Bo wiedzieliśmy, że tam będą płynąć łódki, które biorą udział w etapowych rygotach turystycznych, które też z drugiej strony jako Batenius wspieramy. Więc mieliśmy zaproszenie od sędziny głównej Izy Kidackiej, żeby odwiedzić ich w Wolinie. To też było super, też super dla dzieci, bo poszliśmy też odwiedzić bazę wikingów, osadę wikingów, która tam jest po drugiej stronie rzeki. Był super fajny grill. Trochę tradycją już topowych regat turystycznych jest to, że są animacje wieczorne dla dzieci i różne atrakcje, także na pewno każdemu polecam, który by chciał popłynąć w większej grupie, właśnie z większą ilością osób. Każdego dnia się jest gdzie indziej, także są że tak powiem, atrakcje przewidziane, więc jest to też super bezpieczna forma, no bo mamy obstawę, jest więcej łódek dookoła. Większość ludzi właśnie żegluje w takiej formule rodzinnej w tych regatach, więc to jest takie połączenie rodzinnego pływania z trochę z aspektem sportowym. Więc na pewno jest to taki trochę przedsionek do ścigania się na jachtach morskich. Czyli podczas urlopu z rodziną aspekt regatowy nadal był obecny, mimo że nie startowaliście, nie dało się tego wyciąć. Wiem, że chcesz powiedzieć, że ciągnie wilka do lasu, ale tak jak mówisz, nie startowaliśmy, ale no oczywiście jako ważni obserwatorzy życia regatowego mamy na radarze, gdzie je, które regaty się odbywają, więc nie byłbym sobą, żebyśmy nie rzucili okiem na trasę. Start tego etapu był z Nowego Warpna do właśnie Wolina, więc płynąc z Ukerminde siłą rzeczy mijaliśmy trasę wyścigu, więc obserwowaliśmy, jak tam przebiegają te regaty. Wspomniałeś o Nowym Warpnie, to jest taka miejscowość historycznie bardzo naznaczona, dlatego że ona była po II wojnie światowej części ziem odzyskanych tam. Przed wjazdem na półwysep stał szlaban. Wielu ludzi przez przypadek nawet przekraczało granice do NRD i miało z tego powodu różne problemy. I stąd moje pytanie. Cały ten obszar Zalewu Szczecińskiego kiedyś był pocięty na pół, teraz już jest zjednoczony, nie ma granicy fizycznie, którą trzeba przekraczać. Czy ten aspekt historyczny to też jest fajna rzecz, którą można zahaczyć podczas wyjazdu, dowiedzieć się czegoś nowego? Na pewno, jak planowałem ten rejs, kilka właśnie miałem opcji otwartych, żeby popłynąć jeszcze do innych portów, gdzie nam potem finalnie się nie udało, ale też zwłaszcza po tej stronie niemieckiej, tam są te mosty takie wyburzone, można tam do Peleminy dopłynąć i tak dalej. Także ta historia wszędzie jest tam obecna, ale na pewno jest to super miejsce, że można być i w Polsce, i w Niemczech, zobaczyć różne rzeczy, więc to jest na pewno plus żeglowania po Zalewie Szczecińskim. Jeszcze tylko kilka słów do powiedzenia. Peleminde, o którym wspomniałeś, to wyspa, na której za czasów III Rzeszy Niemcy testowali rakiety balistyczne V2, które dzięki tej konstrukcji polecieliśmy w kosmos jako ludzkość. Także jest to całkiem blisko od granicy Polski, a może kawałek historii zobaczyć. Z wyspy Wolin dopłynęliście do Szczecina i to był koniec waszej wyprawy po 7 dniach. Podsumujmy sobie ją może trochę. Czy udało wam się wszystko, co zaplanowaliście? Czy pozostaje jakiś niedosyt i chcecie wrócić, obejrzeć coś i jeszcze zobaczyć? Może od końca na pewno wrócimy na Zalew Szczeciński. To już jest w planach. To już jakby moja starsza córka powiedziała, że w przyszłym roku na pewno startujemy w etapowych regatach turystycznych, więc
Więc to już jest przesądzone. Natomiast planując ten rejs, ja podszedłem do tego, że robimy to na luzie. W sumie nie zmuszamy się gdzieś płynąć koniecznie. Miałem kilka wytypowanych portów, które chciałem odwiedzić. I okej, nie wszędzie dopłynęliśmy, ale to nie był cel, że chcemy koniecznie wszędzie być. Codziennie sprawdzałem pogodę, prognozę i dopasowałem cel naszego następnego etapu pod prognozę, tak, żeby nie trafić właśnie w silniejszy wiatr, niekoniecznie może się hałasować, bo to nie dla wszystkich jest przyjemne. Mi to może nie przeszkadza, ale że tak powiem, młodszej córce czy żonie może nie do końca być to frajda, żeby była nie pod wiatr w silnym wietrze i pod fale. Więc taką taktykę przyjąłem, że generalnie wybieraliśmy miejsce, dokąd płyniemy następnego dnia, tak naprawdę wieczorem. I do tego zalew się świetnie nadaje, bo przez to, że mamy, że tak powiem, opcję 360 stopni dookoła, to możemy sobie wybrać, dokąd chcemy płynąć. W zależności od tego, dokąd nas, że tak powiem, zawieje wiatr, czy pozwoli pogoda. Więc na pewno wszystkim polecam ten akwen, którzy chcą troszkę większego żeglarstwa może niż jeziora, ale niekoniecznie wybierać się na jakieś mega otwarte przestrzenie. Najważniejsze rzeczy, które trzeba sobie odhaczyć na liście przed wyjazdem na rejs na Zalew Szczeciński. Tak jak mówiłem, myślę, że przynajmniej z mojego doświadczenia i to, co mi się sprawdziło, to najważniejsze jest zaplanowanie dobrze trasy. Z uwzględnieniem umiejętności załogi i tego, z czym się załoga komfortowo czuje. Zalew Szczeciński do tego jest idealny. Można dobrać trasę właśnie pod kątem tego umiejętności i komfortu. To jest punkt jeden. Punkt dwa. Na zalewie jest spory ruch statków komercyjnych. Mamy szlaki żeglugowe, więc trzeba porządnie przygotować się do nawigacji. Jest to wszystko na mapach i pomocach nawigacyjnych, więc to można uwzględnić, ale też jakby obserwacja ruchu jest istotna, bo te statki się pojawiają non-stop i poruszają się to oczywiście dużo szybciej niż żaglówki, więc to jest bardzo ważne. Zalew Szczeciński też ma zmienne głębokości, więc oprócz szlaków ważne, żeby sprawdzić głębokości, oczywiście znaki kardynalne czy znaki bezpiecznej wody. To są nasze takie główne punkty, na które powinniśmy zwracać uwagę, żeglując po Zalewie Szczecińskim. Michał, niezależnie od tego, czy pożyczamy jednostkę od znajomego, czy czarterujemy, czy jest to nasza własna, zawsze musimy sprawdzić, czy mamy ze sobą niezbędne wyposażenie jachtu, o czym na pewno nie można zapomnieć, co musi się na taki rejs po wodach przybrzeżnych na jachcie znaleźć. No, Zalew Szczeciński to są wody morskie, nie? Osłonięte, ale wciąż wody morskie. Tak jak mówiłem, pierwszego dnia złapał nas silny wiatr i ta fala się szybko buduje, więc wszystkie środki bezpieczeństwa, które wymagane są na wodach morskich, są istotne. Na pewno myśmy żeglowali z dziećmi, więc kamizelki dla dzieci, na które trzeba też zwrócić uwagę, żeby były wygodne, żeby po prostu te dzieci chciały je używać i nie czuły się skrępowane. To jest istotne. Ale też dla dorosłych pneumatyki, w których też czujemy się komfortowo, to jest taki, bym powiedział, dla mnie must have i też taki wniosek z tego rejsu. No i oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, nawigacja, czyli mapy, czy elektroniczne, czy papierowe. Zadbać o to, żeby było aktualne i z nimi po prostu pracować. To jest myślę najważniejsze przy tego typu żegludze. Odpowiedź już chyba znamy, ale pytanie na koniec. Czy poleciłbyś naszym widzom wyprawę na Zalew Szczeciński? Na pewno. Jako następny krok w naszym żeglarstwie Zalew Szczeciński jest godny do polecenia. Jest dużo ciekawych miejsc, dużo opcji. Naszym następnym krokiem, tak jak mówimy, do etapowy regat turystyczny, gdzie już wypłyniemy trochę poza zalew. Do Dziwnowa jest etap, więc już na otwartą wodę. Więc to będzie też taki następny krok w naszym rodzinnym żeglowaniu. Bardzo Tobie dziękuję, Michał, za poświęcony nam czas dzisiaj. Obserwujcie nasze kanały w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie, YouTubie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dzięki, do zobaczenia.